Jeden! Upiory! Są wrażliwe na srebro. Będę was osłaniał. Łęby! Pomóżcie! Zamknij się, pan. Mind moving at faster. I think this is most ready. Oh, maybe this one. Yep. Renaissance.
nie znoszę latać we mgle. Saskio, jesteś cała? To powierzchowna rana. Ty i Wiedźmin uratowaliście nas. Jestem tu, by cię chronić. A ty, Wiedźminie? Ścigam królobójcę, który porwał Triss Merigold. Dlaczego akurat tutaj? To przesłuchanie? Jesteś ścigany listem gończym w Temerii, Kedwen i Redanii. A ja odpowiadam za bezpieczeństwo Saski. Wystarczy, Filippo. Sama mówiłaś, że jest niewinny. Saskio, ludziska się burzą. Najpierw słońce zgasło, potem wiewiórki, teraz ta mgła. To dla nich za dużo. Racja, zwołaj wszystkich dowódców do sali narad. Jorvet, daj mi trochę czasu, przygotuję ich na twój widok. Wiedźminie, Filippo, macie być obecni. Chcę usłyszeć, czego możemy się spodziewać po tej anomalii i jak się jej pozbyć. Głowy do góry. Chyba sławny Biały Wilk i równie sławna Filippa Eilhart poradzą sobie z kilkoma setkami wściekłych duchów. 100. Chcę widzieć wszystkich dowódców w sali obrad. Filippo, Wiedźminie, was też to dotyczy. Cecil, bramy mają pozostać zamknięte, póki nie skończymy. Odpowiadasz za to własną brodą. A co tutaj? Witaj w Vergen, Wiedźminie. Jestem Cecil Burton, starosta. Geralt z Rivi. Mamy wolny pokój w karczmie. Nic specjalnego, ale przynajmniej jest dach nad głową i solidne wyrko. Dzięki, przyda się. Skalen, pokaż mistrzowi Geraltowi jego kwaterę. A wracając, zajdź do komnat wielebnego Olkana. I poinformuj wszystkich, że mu się zeszło. Znaczy, że poległ bohatersko ubity przez najeźdźcę. Właśnie. Widzicie, mistrzu? Młody, a łebski. Będzie z niego krasnolud. Aj. That's an interesting city you have here. Actually reminds me a bit of a forgotten city with all made into stone. I guess that's dwarven infrastructure for you. O, kolejny! Wpuścisz jednego i zaraz masz w sąsiedztwie setkę. Jak mrówki. No, ludzkim kobietom wystarczy byle siąść na męskich portkach, by im brzuch urósł. Are you in a hurry or something? Yeah? I'm supposed to follow you, so... Oto twoja wiedźmińska komnata. Ponoć okay. Sam Seldkirk z Gulety spał w tym łóżku przed bitwą. Szczęścia mu nie przyniosło, ale przynajmniej wyspał się przed śmiercią. Potrzebujesz czegoś jeszcze? Dzięki, Skalen. Let's check out this place. There's of course nothing. Now we might as well go to the war council straight away. Don't get me wrong, I... Ooh. Okej, okay, later. A ten Wiedźmin to... Chyba o to dosłyszałem. Przemierza krainy i zabija potwory za pieniądze. Okej, okay. Let's remember a place. If we are ever to go back to our room to sleep like a... normal... civilized being. Pozdrawiam! Yeah. So I don't really understand the way I'm supposed to go. No? Down here, maybe. Yes, we can go through. Oh, this is someone's house. Oh, over here, maybe. Tylko bez żadnych sztuczek. Yeah, of course.
Okay, we're at the castle. I made it. Ominęła was niezła bitka, panowie. Można było utłuc samego króla. Doszło do walki. Książę został ranny. Widzieliście magiczne zjawisko, które pojawiło się nad polem bitwy. Dla wszystkich, którzy mają wątpliwości, to nie jest zwykła mgła ani jarmarczna iluzja. Najprawdopodobniej mamy do czynienia z klątwą krwi, bardzo potężnym, starym zaklęciem. Nie wiemy jeszcze, kto ją rzucił i dlaczego. Na teraz mam jedną dobrą wiadomość i kilka złych. Dobra jest taka, że Henselt i jego żołnierze zostali tymczasowo zatrzymani. A złe wieści? Obłok mgły będzie rosnąć, może nawet pochłonąć Vergen. Poza tym mogą z niej wychodzić upiory. Da się je załatwić konfesjonalnie, toporkiem przez łeb? Teoretycznie tak, ale sugerowałbym zaopatrzyć się w posrebrzaną broń. Poza tym duchy będą słabnąć, oddalając się od mgły. Można to jakoś przegnać? Egzorcyzmować? Tym zajmę się ja i Geralt z Rivii. A, królobójca. Który wbrew temu, co mówią baby przy studni, nie jest królobójcą. Pewnie, że nie. Muchy by nie skrzywdził. Spójrzcie w te oczęta. Od razu widać, że wrażliwiec. Za to zna się na klątwach jak mało kto. Panowie, nie wymagam od was zrozumienia tego zjawiska, ale chcę, żebyście zastosowali się do kilku zasad. Aha, zaczyna się. Nikomu nie wolno zbliżać się do mgły. To śmiertelnie niebezpieczne. Ponadto będziemy musieli się zapoznać z historią bitwy. Tutaj szczególnie liczę na pomoc pana Cecila Burdona. Jestem do usług, jaśnie panienki. Dziękuję. Do zdjęcia klątwy będziemy potrzebować przedmiotów symbolizujących wojnę, należących do poległych w bitwie przed 3 laty. Żelastwa się wala po tamtej masakrze. Więcej niż Cecil ma wszów w brodzie. Myślałem, że na klątwy to dobry jest. Myślenie zostawcie mnie, panie Zigrin. I lepiej już milczcie. Przedmioty muszą być aktywne magicznie i związane z duchami poległych. To wszystko. I żeby było jasne, każdy z was ma pomagać Filipie i Wiedźminowi. Co tam burczysz, Jarpen? No, coś mnie tam w gardle drapie. To napij się wina. A teraz zajmijmy się bardziej przyziemnymi sprawami. Ilu mamy ludzi? Saskio, dobrze wiesz, że... Ilu? Krasnoludów jest pod 200, ale my nie w ilość idziemy. Chłopów będzie z 500. Po prawdzie ciężko ich doliczyć. Panowie? 53 rycerzy i 200 zbrojnych. Mało. Henselt ma 5000. To daje 5 na jednego. Co o tym myślicie? Mało nas, dużo ich. Ale mamy mury. Niskie, co prawda. Gdybyśmy mieli łuczników, to kto wie... Marzy mi się regiment ciężkich lyryjskich huszników. Mamy coś znacznie lepszego. Elfy Jorveta. Skojatel. Panowie, Jorvet. Czego tu szukasz, morderco? 100 najlepszych łuków północy czeka na twoje rozkazy, smokobójczyni. Chcieliście strzelców, to ich macie. Nie w smak bratać mi się z elfami, ale bronić się można i kijem umazanym w łajnie. W moim chówcu nie brakuje ludzi, którym spalił wsie. Wolne chłopstwo to jedno, ale ścigany we wszystkich królestwach zbrodniarz? Tym razem przesadziłaś. Saskio, wystarczy słowo, a odejdziemy. Wysłuchajcie mnie! Jorvet przybył tu walczyć dla mnie. Ufam mu. Wiem, że nie zdradzi tak samo jak każdy z was. Skąd panience to wiedzieć? Dyć to elf! Zdradę ma we krwi! Od wieku z ludźmi walczy! Ale po raz pierwszy jego walka ma sens. Skojatel nie znają pokoju. Umierali za Nilfgaard, za Dolinę Kwiatów, na darmo. Zdradzeni i oszukani. Teraz mają cel. Dolina Pontaru może być pierwszym państwem, w którym żaden człowiek wychodząc za mury miejskie nie będzie obawiał się elfich strzał. A elfy i krasnoludy nie będą mieszkać w gettach i rezerwatach. Najpierw jednak musimy wygrać bitwę. Wiecie, kto na nas idzie. To świetna armia. Bitna i sprawnie dowodzona. Ich się nie da przestraszyć. Ich się nie da pokonać. Trzeba ich pozabijać. Chcę, żeby Jorvet zasiadał z nami przy tym stole. Chcę, żeby zabijał dla nas Kedweńczyków. I zapewniam was, zrobi to z uśmiechem, jeśli tylko mu pozwolicie. Jak mam zobaczyć uśmiech na tej chudej gębie? W
Wchodzę w to! Jorwet zostaje! Psiadzicha! Ojciec się w grobie przewracają. Ale trudno. Mus to mus. Jestem za. Przeciw. Zabiłeś moich ludzi, elfie. Pamiętasz? Gdybym ich nie zabił, oni zabiliby mnie. Niech będzie. W imię lepszych czasów i na pochybel, Kedwen. Jestem za. Na pochybel, skurwysynom. Zdrowie! Trucizna! Ona umiera! Zanieście ją w bezpieczne miejsce i pilnujcie jak oka w głowie. Przyniosę potrzebne rzeczy i zajmę się nią. Moi najlepsi wojownicy staną na straży. Szybko, chłopy, dawajcie nosze! Przestała rzucać zaklęcia. Co z Saskią? Żyje? Aha, tak. Spowolniłam jej funkcje życiowe. W tej chwili jej stan jest stabilny. What was that poison? Co to za trucizna? Taumador. Potocznie znany jako macierp. Ma bardzo złą sławę. Musi być jakieś antidotum. Can you heal her? Co możemy zrobić? Proces leczenia wymaga zastosowania ziół, magii i krwi. Domyślam się, że nie chodzi o zwykłą krew. Dobrze się domyślasz. Chodzi o krew królów. Przydałby się Leto. Najbliższy król znajduje się za mgłą upiorów. Źle mnie zrozumiałeś. To nie musi być król sprawujący władzę. Chodzi o genotyp zawarty w krwi. Królowie wywodzą się ze starożytnych rodów. Żeby przetrwać, władcy musieli wykazywać się niezwykłą odpornością i siłą. Dzięki temu, że rody królewskie nie wpuszczają obcej krwi, moc ich genów wciąż jest wielka. Zastosuję genetyczną terapię samoleczenia i nauczę organizm Saski sposobu na pozbycie się trucizny. Każesz jej pić ludzką krew? Wpompuję ją bezpośrednio w jej serce. What herbs do you need? O jakich ziołach mowa? Potrzebuję podziemnej odmiany naparstnicy purpurowej, zwanej przez krasnoludy nieśmiertelnikiem i elfiej róży pamięci. Where do you look for the immortals? Skąd wziąć nieśmiertelnik? Rośnie głęboko pod ziemią, ale z tym nie będzie problemu. Pod Vergen jest kopalnia. W czym pomoże Saski? Macierp powoduje straszliwe zniszczenia tkanek. Nieśmiertelnik powinien je zregenerować. Okej, and the Triss has the rose of finality. Triss miała różę pamięci. Twierdziła, że to wyjątkowe rośliny. W dawnych czasach Ensid, którym udało się je wyhodować, byli darzeni wielkim szacunkiem. Czasy się zmieniły. Elfy też. W okolicy nie ma żadnych elfich ogrodów. Musimy wracać do Flotsam. Róże pamięci z Flotsam ma Triss. To ją trzeba odnaleźć. What else do you need? Czego jeszcze potrzebujesz do zabiegu? Taumador ma zdolności samopowielające. Ingerencja w skupisko zatrutych komórek wywołuje natychmiastową reakcję łańcuchową. What? Na miejscu jednej usuniętej zakażonej komórki pojawia się 10 nowych. Do zakłócenia tego mechanizmu będę potrzebowała nadludzkiej dawki mocy. Najlepszy byłby geniusz wody lub powietrza, albo jeden z 20 legendarnych pierścieni mocy. Jeden by wszystkie zgromadzić i w ciemności związać. A później będę na bosaka po wulkanie ganiał. Jasne. Dobra, dobra. Zapomnijmy o pierścieniach. Potrzebuję dużej dawki mocy, nieważne skąd. Znajdźcie coś. Nieśmiertelnik, róża pamięci, królewska krew i magia. Brzmi jak bajka. W dodatku kiepska. Brakuje pocałunku królewicza. Chciałabym, żeby tak było, bo w bajkach, szczególnie tych kiepskich, wszystko dobrze się kończy. Mogę liczyć na twoją pomoc, Geralt? Możesz. Co z bitwą upiorów? Najpierw muszę sprawdzić, czy zaklęcia utrzymujące Saskię przy życiu działają prawidłowo. Potem możemy się zastanowić, jak odesłać duchy w zaświaty. W zasadzie mógłbyś się tym zająć sam. Porozmawiaj z miejscowymi o bitwie, może uda ci się coś ustalić. W takim razie ja rozejrzę się za trucicielem. Okej, have fun. Tylko Filippa Eilhart może wejść. Okej.
spłakają z komikowej. Mieszkańcy Vergen! Mamy pod murami magiczną mgłę, pełną duchów. Dlatego niech nikomu do łba nie przyjdzie włazić do niej. Mgła, taka jej mać, drasz i stwory wszelakie. Dlatego jakby kto do kamieniołomów albo w wąwozy szedł, baczenie szczególne ma zachować. Niewiórcy, co przy spalonych chatach obóz rozbili, nie są nam wrogiem. Tak uradziła Saskia i tak jest. Mgłą i upiorami zajmą się mistrz Geralt z Rivii i czarodziejka Filipa Nilhart. A teraz otwierać bramy i do roboty. I'm gonna level up. Maybe we should go into magic. I went a lot into... Ooh, give me that. More health. Now, let's find Zoltan. Given that this city is multi... I po świętym spokoju, co? That's gonna take me a long time to get used to. Czołem, Wiedźminie! Hi. Right, no, I can go through here. Wiedźminie, muszę z tobą porozmawiać. Oh, now, give me a second. Harpy contract. Here, good folk of Vergen and all visitors. Since so many intrepid swords and champions of so many causes have gathered in Vergen, perhaps one would perform a public service by going to the Harpy Lair and exterminating the creatures once and for all. I promise a hefty reward and eternal glory as a monster slayer. Sure. Proclamation of closure of the mines. Attention. The mines near Vergen have been overrun by beasts and will be closed under further notice. To ensure the population's safety, townsfolk are not only forbidden from entering the mines, but also from approaching them. My decision is final and binding upon all, even those individuals who might beg to differ. You know who I mean. If anyone takes exception to this decision, please see me during working hours, Cecil. Baltimore considered dead. It is hereby announced that the search for Baltimore, our beloved runesmith, has been concluded. The distinguished Torak, whose craft we all know and value, is hereby appointed Baltimore's successor. However, anyone who managed to ascertain the cause of Baltimore's death or establish his whereabouts should the venerable smith prove to be alive at all, after all, must inform me immediately of the discovery. All who provide news supported by evidence shall be duly rewarded. Investigator needed. I seek a specialist experienced in conducting criminal inquiries to help solve a series of mysterious murders of young males, both elven and human. A generous reward awaits the individual who ascertains the identity of the perpetrator or perpetrators and meets out just punishment. For additional information, find me by the colonel. I guess this is the guy. Attention, I hereby place a bounty on the Harpy Queen, or, as some call her, the Mother Harpy. Be warned that the beastie is no nestling. Many would be killer has shattered his teeth on her, so the fight will be difficult. The brave soul that rids us of the witch will not regret it. Okay. Are you the elf? O co chodzi? Jestem Eleas, komanda Jorveta. Mam do ciebie sprawę. Mów. Od jakiegoś czasu z Vergen znikają mężczyźni. A ostatnio zaczęliśmy znajdować ciała, więc raczej nie chodzi o dezercję. What state were the corpses in? Chciałbym obejrzeć zwłoki. Wszyscy zostali pochowani. Gdzie? Pod kurhanem w lesie za Vergen. Ale nie powinieneś tam iść. Tak? Dlaczego? Bezczyszczenie grobów to ciężkie przestępstwo. Rodzinom zmarłych się to nie spodoba. W jakim stanie były ciała? Wyglądały paskudnie. Elf by tego nie zrobił. Człowiek chyba też nie. Where did you find the bodies? Gdzie znajdowaliście ciała? W różnych miejscach, ale głównie w okolicach spalonej wioski, przed wąwozem prowadzącym do miasta. And the victims are all male? Ofiary to sami mężczyźni? Tak, ale młodzi. Ludzie i elfy. Anyway. Nie pracuję za darmo. Nagroda cię nie ominie.
Jeżeli dobrze się sprawisz, może nawet dorzucę coś oprócz Orenów. Tracimy dobrych ludzi. Zbadam sprawę. Opowiem ci o kobiecie, co spadła z nieba. Na tego Wiedźmina i on z tych, co zmieniają... Sporo się u was dzieje. Ano! Mamy dziewicę smokobójczynię, zapatrzone w ową dziewicę wiewiórki, rozpolitykowanych chłopów, wiedźmy i Wiedźmina. A na dodatek gapiów, którzy oglądają te menażerie. Cóż, życzę rychłego powrotu do normalności. Chyba o tobie słyszał. Dziwne zjawisko. Dziwne zjawisko to by było, jakbyś raz uchlany do domu nie wrócił. Mnie na pewno nie na okay, I see. Yep. Geralt, siadaj! Nie mieliśmy okazji uczcić twojego rajdu we mgle. Przepraszam, gdzie moje maniery? Sheldon Skaggs, weteran bitew z Sodden i pod Brenną. I wszystkich karczem po drodze! Starostę Vergen już poznałeś. Witam. Panowie? Nie wiem jak wam, ale mi od tego witania w gardle zaschło. To ciekawe, bo nie powiedziałeś ani słowa. Jaskier dobrze gada! Kolejka dla wszystkich! Okej, okay, chętnie zwilżę gardło po podróży. Zwłaszcza w tak zacnej kompanii. A, szkoda, że nie ma z nami Kaleba Stratona. Niech mu ziemia lekką będzie. Ano, krasnolud był to zacny. Wypijmy za niego! Sheldon, co ty tak z tyłu zostajesz? No bo wiesz, tego szykuje mi się dzisiaj małe hendozonko. To tym bardziej powinieneś wypić dla większego animuszu. Ale mi kuśka wtedy więcej jak ty ze starej baby. To se marchew przywiąż. Co cię do nas sprowadza, Geralt? Heard of the Dawn Banner and Standard? Słyszeliście o sztandarze Burej Chorągwi? Potrzebuję go do zdjęcia klątwy. Sztandar leży pochowany w krypcie razem z poległymi. Gdzie jest ta krypta? Niełatwo tam trafić. Za targowiskiem skręć w prawo i szukaj przejścia wydrążonego w skalę. Doprowadzi cię do doliny z grobowcami i kryptami. Zdrowie poległych! Słyszeliście może o roślinie zwanej krasnoludzkim nieśmiertelnikiem? Czy słyszeliśmy? A czy świnie mają ciasne dupy? Szczerze? Nie mam bladego pojęcia, Skaggs. Może ty nam powiesz? To takie powiedzenie. Tylko ty tak mówisz. Ten nieśmiertelnik, Wiedźminie, rośnie w pobliżu złóż antracytu i glinokrzemianu. Filippa potrzebuje go do wyleczenia Saski. Rzadkie to cacko. Ale niedaleko stąd jest kopalnia i kto wie, może je znajdziesz głęboko pod ziemią. Okej, okay, why are you fighting for Saskia? Dlaczego wy, krasnoludy, walczycie dla Saski? Gdybym miał smykałkę do interesów, kto wie, może siedziałbym teraz na życi we własnym zajeździe i srał na tę wojenkę. Ale co ja umiem? Robić toporem, od co? A jak mogą mnie zabić? To wolę wiedzieć, za co nadstawiam karku. Baba zbzikowana jest, prawda? Gotowa plunąć w twarz samemu cesarzowi. Ale przyznać trzeba, że wie, co to wojaczka. I psia mać słusznie prawi. Wolny Vergen. Nieważne, czy jesteś krasnolud, człowiek, czy elf parszywy. Widziałeś go, Zigrin? Już mu elfy śmierdzą. Ale w bitwie to by i 30 łucznikami nie pogardził. And where's the mine? Daleko do tej kopalni? Gdzie tam? W samym Vergen, w górnej części. Widzę, żeście się nieźle zapalili do tej wyprawy. A nikt słowem nie wspomniał Wiedźminowi, że kopalnia zamknięta. Zamknięta, racja. Ale właśnie nadszedł czas zrobić w niej porządek. Wszelkie podziemne gówno wyplenić. O czym mówicie? Nie dalej jak miesiąc temu górnicy zaczęli znikać. Otwory jakieś na dole siedzą. Mieliśmy wysłać ekipę dziarskich chłopaków, ale Saskia zarządziła, że potrzebuje wszystkich żołnierzy tutaj na górze. Zamknęliśmy szyb w obawie, że się świństwo po wsi rozlezie. Widać, przypłynęliśmy w samą porę, Geralt. Najwyraźniej. Chodźmy.
Tak jest. W takiej kompanii żaden potwór nie jest straszny. Co ty na to, Sheldon? Idziesz z nami, czy wolisz chędożyć jakąś dupkę? Chędożenie nie zając, a druga taka okazja nieprędko się trafi. Ha! Idę z wami! Spotkamy się przy wejściu do kopalni. Opowiem ci o kobiecie, co spadła z nieba. Okej, apparently I don't know when it's coming as well. No. O, dobrze, że jesteś, Geralt. Rym do cudzie. Nie jestem poetą. No wiem, ale czasami masz niezłe pomysły. Ludzie? Dobre. Piszesz poemat dla nowej muzy? Lepiej. Układam hymn Vergen. Chcesz usłyszeć pierwszą wersję? Nie. Słuchaj. Niech powstaną ci, co równość się im śni, co słysząc łopot sztandaru na wietrze, do płuc chcą wciągać wolności powietrze. I pójdźmy razem. Stań się naszym bratem. Wybór jest w twoich rękach. Wybieraj więc zatem. Jak daleko zajdziemy w tym niezwykłym cudzie? Ramię w ramię i bok w bok. Elfy, krasnoludy, ludzie. I jak ci się podoba? Rymuje się. Dobra, to już lepiej mów, co żeś wywęszył. So there's no trace of Leto on the side of the mist. Jedno jest pewne. Po tej stronie mgławicy nie ma Leto. Jak chciałeś gonić mordercę, to trzeba było pójść z Roszem do obozu Henselta. To, że poszedłem za Tris, nie oznacza, że zapomniałem o Leto. A w sumie to nie wiem, dlaczego tak bardzo ci na tym zależy. Nie twój kurnik, nie twoje kury. Like all of the above, Leto knows about my past. Leto dużo o mnie wie. Może wyjaśnić mi pewne sprawy. Tylko nie wiem, czy chciałbyś się o nich dowiedzieć. Zobaczymy. Załóżmy, że go dorwiesz. Co z nim zrobisz? It depends. To się okaże, jak poznam prawdę. I remember something. A journey, wandering. Przypomina mi się coraz więcej. Powoli układa się to w całość. Co tym razem sobie przypomniałeś? Podróż. Niekończącą się wędrówkę na południe. Szedłem za Yennefer, za dzikim gonem. Nie wiem jak długo, było zimno. We wsiach, które spotkałem na szlaku, mieszkali tylko starzy ludzie, ale nikt nie chciał mi powiedzieć, co się stało z młodymi, z dziećmi. Starzec, którego przycisnąłem, twierdził, że w okolicy grasują watahy wilków, że plenią się utopce i zgnilce. Nikt nie chciał mówić o dzikim gonie. I co dalej? Nie wiem. To może chociaż jakiś trop? Mówiłeś, że istnieją elfie poematy na temat gonu. Powiedziałem, że mogą istnieć. I to stare. Ja ich nie znam. Ale rozejrzyj się po okolicy. Może wpadnie ci coś w ręce. I'm sorry to believe I'll find Yennefer. Znowu przypomniała mi się Yennefer. Triss, Yennefer. Ty to masz życie. Po pierwsze, nie ma pewności, że Yennefer żyje. Po drugie, nie mam pojęcia, czy Triss żyje. No fakt. Niby masz dwie, a tak naprawdę nie masz żadnej. Takie jak one łatwo nie giną. Ruszam za Triss, jak tylko będę mógł. A co z Yennefer? Dowiem się, kiedy ją spotkam. Jorveth has changed. Zauważyłem, że Jorveth się zmienił. Bo tutaj wszyscy się zmieniają. Oczywiście oprócz ciebie. Nie lubię takich zmian. Nie wierzę w nie. Głupi jesteś. Saskia dała Jorvethowi szansę. Jak ją wykorzysta, będzie mógł wyjść ze swojej nory. Mało tego, jak mądrze rozegra karty, wszyscy zaczną go szanować. Ludzie pamiętają tylko to, co chcą pamiętać. Masz rację. Niepodległe państwo w Dolinie Pontaru może sprawić, że Jorveth przepoczwarzy się z bandyty w rycerza. Dlatego nie ma się co dziwić, że się zmienił. Dziecka pod opiekę bym mu nie dał. Ale kto wie, co z niego będzie. Jestem pretty devoted to the cause. Zostałeś nadworną tubą propagandową? A wiesz, co mi się tu najbardziej podoba? Tu nie ma żadnego dworu. Ludzie są przy Saski dlatego, że chcą, a nie, że muszą, albo że tak wypada. Masz tendencję do popadania w skrajności. A ty masz tendencję do osrania każdej, nawet najwznioślejszej idei. Staram się patrzeć trzeźwo na świat. Ale dołączyłeś do nas. Prawda? W tej chwili jestem po stronie Vergen. Tylko się nie angażujesz, co? Vergen to nie dziewka, którą można wychędożyć bez zobowiązań. I guess you're right. Masz rację. Jak się wlazło na chybotliwy most, najlepiej przejść na drugą stronę. No i wreszcie mówisz jak ludź. O, przepraszam, to było rasistowskie. Wreszcie mówisz mądrze. O, kolejny
Yeah, I guess. And I think that's gonna be it for today's video. Thank you very much. Stay alive, princesses. Bye.